Siemaneczku, w 151 części Let's Play Alex. Przypominam, że w poprzednim odcinku poznaliśmy się już świetnie z Kają i jesteśmy razem. I polecam końcówkę odcinka, bo Zouza to trochę podsumowała, nie? Miała tam śmieszną kwestię. Dała nam też przede wszystkim questa Zouza. I to będzie ciężka sprawa, bo on ma dwie maszyny bojowe z sobą, ten Alexator, i to nie będzie łatwe. No i co? No i chyba lecimy tam, nie? Mi się wydaje, dawaj mi od razu to. Dawaj, sejwik. Masz rację. Powinniśmy go zatrzymać, zanim nas znajdzie. Tak jest, ciśniemy. Spieszmy się, czas ucieka. On sam w sobie nie jest ciężki, ale no właśnie widzicie, ma dwie machiny. I tu jest problem. To dosyć poważne, zwłaszcza, że Zouza dosyć szybko pada. A więc moi zwiadowcy mieli rację. Nawet nie masz pojęcia, ile musiałem przejść, żeby tu dotrzeć. W tej chwili w całym Ksakorze już o tobie słyszeli. Jax powrócił z martwych. Tak. Chyba będziesz mógł zgarnąć całą nagrodę za moją głowę. Parsek. Nagrodę? Nie służymy dla nagrody, ale z poczucia obowiązku. Wolni ludzie zatruli ci umysł swoim myśleniem, Jax. Odeślij swoje machiny, a opowiem ci wszystko o moim obozie. To interesujące, ale nie przystanę na twoją propozycję. Wasz mały obóz nie będzie już taki gościnny. Machiny, które tam posłałem, zrównają wszystko z ziemią. Co za przyjemniaczek. Kto to? To Alexator, sługa Tareka. Niewolnik hybrydy. Nie powinnaś go lekceważyć. Lepiej go posłuchaj. Nie, nigdy mi to nie wychodziło. I to jest prawda. To jest prawda. Dobra. Tylko tym śmieciem chciałbym się zająć. O kurwa. Dobra, oj shit, już jestem sam. No to chyba zaraz zginę. Dobra. Trzeba spierdalać stąd. Uwaga. Ścigają nas. Dobra, jest tam jeden. A jednego to ja bym się połaszczył nawet. Siema. Tyłu. Dobra, pięknie. Powiedz mi, że zdechniesz. Dobra. Fantastycznie. Fantastycznie. Teraz polecimy po drugą machinę. Gdzie ona jest? Czemu mi się ikonka zbugowała? No dobra, już zniknęła, spoko. Tam jest drugi sukinsyn. Kaja już tutaj nam pomoże. Znaczy Kaja, Zouza, przepraszam. Widzicie, ten Alexator sam w sobie też nie był twardy. Te machiny. To był poważny problem. Coś ciekawego skomentujesz? On coś ma przy sobie? Ma trochę kryształków. I co? Zadowolona, że coś się dzieje? Na początek. Chodź. W końcu to ty mnie w to wplątałeś. Pewnie chcesz to zakończyć. Po co ten pośpiech? Mówiłeś, że cały Magalan jest w niebezpieczeństwie. To nie wystarczy? A ty troszczyłaś się wyłącznie o towar. Skąd taka zmiana? Chciałeś, żebym się zaangażowała, więc to robię. Tak po prostu. O co ci chodzi? Nie możesz się tym cieszyć? Wierzę w wolnych ludzi i chcę zatrzymać Albów. Co? Chcesz, żeby potknęli się o twoje zwłoki? Bo jak zginiesz, to ich nie powstrzymasz. Musisz żyć, żeby tego dokonać. Trafna uwaga. A co ty kurwa wiesz o życiu? Co się tu dzieje? Czegoś mi nie mówisz. O co ci chodzi? Podejmuję takie samo ryzyko jak ty. Dobra, sens dialogów i ich rozpisanie, no już... Mówiłem nie raz, pozostawia wiele do życzenia, ale już dajmy spokój. Oj, ale ja nie chcę się z tobą pokłócić, kurczę. Mam wrażenie, że opcja wybrania Kai teraz ma swoje konsekwencje.
Walczę, żeby wygrać. A ty masz gdzieś to, że możesz umrzeć. To szaleństwo. Ja mam gdzieś śmierć. Wal się. Wiem o życiu więcej niż ty. Kurwa, dobra. Powinieneś się dowiedzieć. Dawaj. Cierpię na szarą śmierć. Szarą śmierć? Na pewno? Co to znaczy? Nie, wymyśliłam to sobie. Nie ma nic seksowniejszego niż plotka, że dziewczyna cierpi na szarą śmierć. Ja ją mam. Jest nieuleczalna. I nikt nie może nic z tym zrobić. Poddajesz się. Znasz kogoś, kto się z niej wyleczył? Równie dobrze mogę spróbować zmienić świat. Mogę się postarać coś zrobić, zanim choroba mnie zabije. Więc albo mi pomóż i zabijmy Parseka, albo zrobię to sama. Ale nie mogę ci pomóc, o Boże. Słyszałem legendy o lekarstwie. Legendy. Legendy. Na pewno jest w nich ziarno prawdy. I co z tego? Myślisz, że powinnam całymi dniami ślęczyć w archiwach kleryków i szukać legend zamiast walczyć? A co jeśli umrę, zanim znajdę odpowiedź? A co jeśli zyskasz dodatkowe 40 lat życia? To czysta fantazja. Tak jak przybycie tutaj. Nie wierzyłaś, że to może coś zmienić. Zostań ze mną i szukaj wrażeń, jeśli chcesz. A ja znajdę ci lekarstwo w archiwach kleryków. Gdzieś w horcie musi być jakaś wskazówka. Rób co chcesz. Tylko nie daj się zabić. No wiesz, kiedy będę szukał lekarstwa. Naprawdę w to wierzysz? Pojawiłeś się znikąd, kręcisz się po dziczy, a teraz sobie uroiłeś, że możesz uratować całego Magalana. Pewnego dnia wszystko mi opowiesz. Wszystko cacy. Dobra, chodź ze mną, tak? Chodź za mną. Tak. Szara śmierć, nie wiem co to za choroba, a dostałem dwie misje, tak? Znowu zacierpi na śmiertelną chorobę zwaną szarą śmiercią. Możesz w archiwach Horcie uda mi się znaleźć coś? Dobra, rzadka choroba, naturalny rozwój. Okej, okay, czyli lecimy do Hortu, czyli to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że jej pomożemy, kurde. Cicho na to liczę. Polecimy do matecznika, bo on coś mówił, że wykuł jakieś roboty. Mam nadzieję, że matecznik jest bezpieczny. Kurczę. Tutaj jeszcze był w okolicy gdzieś jakiś troll. Pytanie, ja chcę się z nim bić. O, jakieś ścierwo. O! Gryzaj! Akurat mięsko mi się przyda. Świetnie. A i druga sprawa, czemu kurde ja jestem bez zbroi, nie? Czemu ja ty... Ja pokonałem ich bez zbroi, brawo. Brawo ja. Zapomniałem się ubrać po spotkaniu z... to już wszystko jest, tak? Z Kają. Kurwa, spostrzegawczy plus 10, nie? Chce mi się z nim bić tak średnio, bym powiedział. Sprawdźmy, czy w mateczniku wszystko w porządku i chodźmy do Hortu. Tylko się ubierzmy. O, shit! Dobra. Dobra, dobra. Lecimy na pomoc. Brońcie. Dobrze, że mam tu dużo sojuszników. Kurwa, stamina mi się kończy. Tutaj lecę. Dobra. Gdzie jest kolejny? Daj. Pięknie. Tam jeszcze są. Tutaj idę pomóc, spoko. Tam widzę, że są jeszcze śmieci do posprzątania. O kurde, o kurde. Ej, kurwa, widzi tą dziewczynę od ulepszeń. Odłóż to cholerstwo!
Handlarz. Ej, ty przeżyjesz? Dobra, jest oszołomiona. Bałem się, że... że wiecie, że zginęli też nasi, nie? Imienni. Jeszcze ktoś tutaj jest? A jeszcze tutaj ktoś jest. Czy nie? Jebać to miejsce, zróbmy coś ciekawego. Dobra. Bo już sobie poradzili. Dobrze, że tutaj wpadłem, nie? Szakale. Być nieciekawie. To byliby szaka. Cholera. Ci przeklęci albowie zaatakowali nas z nienacka. Już myślałem, że stracimy obóz. Myślisz, że wrócą większą grupą i zrobią z nas miazgę? Nie. Te maszyny bojowe znajdowały się pod dowództwem jednego Eleksetora. Dopóki nie uda mu się wypełnić misji, nikomu o nas nie powie. Gdyby to zrobił, musiałby się przyznać do porażki. Ale nie żyje. Więc jesteśmy bezpieczni? Na razie tak. Skończ swoją pracę. Mamy dużo roboty. Tak. Jeśli potrzebowałem motywacji, oto ona. Dobra, całe szczęście, że założyłem zbroję już na tą potyczkę. Pozbierajmy sobie wszyściutko. Masz coś do powiedzenia? Nie. Zejdźmy teraz jeszcze na sam dół. Jak to tutaj wygląda? Jakieś ciała? Do zabrania tutaj coś jest. Chyba więcej tu nie było. Chociaż tu był jeszcze jeden. Ale już go nie widzę. Rozpłynął się w powietrzu. Dobra, tutaj są kolejni. Zgarnięcia. Jest oczywiście handlarz. Szkoda, że trochę nie mogę bardziej ulepszać tego miejsca, nie? Tam jeszcze chyba mogę wybrać stanowisko jakieś tam berserków, banitów czy kleryków do modyfikowania i ulepszania broni, ale... wiecie, trochę większy wpływ na wygląd by się przydał, tak szczerze. No chyba, że w przyszłości się coś jeszcze pojawi, ale trochę w to wątpię. No dobra, tu mamy wszystko odhaczone. Tam na górze może jeszcze ktoś był. Ale już mniejsza, chodźmy się przekimać i spadamy, nie? Lecimy do hortu szukać lekarstwa. Najpierw chciałbym się dowiedzieć, co to jest ta szara śmierć. To jest jakiś rak? Co to jest, nie? Ej. Machina. Niedobrze. Oj. Nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. No nie. Kurwa. Naprawdę nie chciałem, panowie. Nie wiem, co oni tacy wrażliwi się zrobili, nie? Dobra. Nie, schowaj broń. Nie chcemy kłopotów. Dobra, są zwykli strażnicy. A, bo to ogólnie zwy... aha, wędrowny kupiec. Witaj, polecam się. Dobra, wszystko czego zapragnę, spoko. Muzyka jeszcze trochę jest niespokojna. Zobaczmy przejście z drugiej strony. Już wiem dlaczego się rzucili, bo to nie byli nasi strażnicy, nie? Tylko ochrona wędrownego kupca. Czy z tej strony nie próbują się tutaj dostać? To są tylko raptory. Przywódca stada. Tam jakiś śmieć łazi. Nie, dobra, tu się nic nie dzieje. Na szczęście. Dobra, czyli możemy iść do hortu. Pytanie, no tam do tej biblioteczki, archiwów kiedyś się dostałem, ale to nie była łatwa sprawa.
Pytanie jak tym razem, czy też będą musiały cudować, czy wpuszczą nas? Przecież nie no, jesteśmy berserkiem, to mogą nas nie wpuścić. Tak mi się wydaje, że może być problem. Ale no, zaraz się przekonamy. Dobra. Stój! Poda... Jak długo będziesz to jeszcze powtarzał? Aż zrozum... Zejdź mi z drogi. Archiwum jest pilnie strzeżone. Czemu miałbym cię wpuścić? Przepuść mnie. Nie. Dobra, czyli tak. Musimy czekać do północy. Okej, chyba że ty mi jakoś pomożesz. Nie będę. No ty nawet nie chcesz ze mną rozmawiać, kurwa. Wygrałem bitwę dla was. No jeden, no wiem, że ofiary były ciężkie, ale mimo wszystko. Druga sprawa, sojusz z berserkami, halo. Byłem posłańcem w tym sojuszu. Jest tu, no dobra, myślałem, że tu łóżka żadnego nie będzie. Do północy spróbujemy się przekimać. Trzeba będzie się tam z powrotem zakrać. Ale no, ocalimy Zołzę, chyba. Ale fajnie, że coś takiego dodali, nie? Fajne, no kurwa, serio? Chyba, że on... Kurwa, chyba, że on nie o północy, tylko nie wiem, nad ranem albo wieczorem. Wiem, że jest taki moment w ciągu dnia, że gościa nie ma, nie? Tylko dokładnie nie pamiętam. Dobra, spróbujmy do rana. Może nad ranem go nie będzie, pójdzie zrobić siku, nie? Cokolwiek. Go wtedy jebniemy. Znaczy no rąbniemy tam się do tej... Do tego archiwum. Tak jest, chyba że kurde tam jest na dole przy schodach. Ale może nie. Dobra, nie ma go. Tu, shit! Kurna, on jest tu. Szlak by to. Radzę stąpać ostrożnie. Fuck. Stój. Po... Jak długo by... A... Z... A... Jest... Co? Nie. Kurwa. Dobra, to spróbujmy do wieczora. Albo do południa. Czekajcie, bo mi się pojebały. Gdzie jest łóżko? Tu. Spróbujmy do... Kurwa, do południa. Nie, spróbujmy do wieczora. Obstawiam, że to pewnie będzie w południe, go nie będzie. Znając moje szczęście. To jest taka szarówka, jak kurde na Śląsku smok atakuje, nie? Taka zrobiła. Kurwa, siedzi tu cały czas, jebaniec. Szlak. No dobra, została nam tylko jedna opcja, nie? I to przestaje być powoli śmieszne, bo jak teraz będzie stał tam, to jest problem, ale już no byliśmy tam. Ale nie pamiętam, jakim sposobem go wyciskaliśmy wtedy. To była po prostu taka... Kurwa, stoi tam cały czas. Jebaniutki. O Jezus. Ty wyprawiasz. Nic. Kurwa, patrz. Uważaj, w co się pakujesz. Może idzie tu. Ej, czekajcie. Tu idzie, dobra. Uważać, żeby się nie wpieprzyć na kogoś, bo tutaj nie jesteśmy sami.
Jest co najmniej... O, raport botanika, weźmy. Jest co najmniej dwóch tutaj gości jeszcze. Dobra. Co najmniej, nie? Nie wiem, czy nie więcej. Nie chcę tego sprawdzać na własnej skórze. Tam ktoś siedzi. Dobra. Spokojnie. Ktoś tutaj jest. Może nie będzie chciała wyjść stamtąd? Kurde. Mam wrażenie, że już trochę źle skręciliśmy. Świetnie, tu jest jakiś inny koleś sobie siedzi. Brawo. Dobra, nie chcę już tutaj się kręcić. Chodźmy do biblioteki. Którędy się do niej szło? Na tędy, nie? Chyba ta. Miejmy nadzieję. To będzie tutaj. Na razie nic nie widzę. Są już książki. Dobra, jesteśmy w tej bibliotece. Coś tu jest. Kurwa. Łazi tam jedna siksa. No ja tego nie widzę, nie? Czy ja to zabrałem, jak byłem wtedy za pierwszym razem, czy o co chodzi? Kurde, jest bardzo prawdopodobne, że ja to zabrałem za pierwszym razem. Dobra. Zobaczmy zadanie. Rzadka choroba i naturalny rozwój. Okej. Coś tam jeszcze, jakąś książkę gwiznąłem dzisiaj, nie? Tam raport chyba botanika. Nie przetrwała. Próba 56. Żadna z próbek nie jest w stanie przeżyć zbyt długo bez światła. Próba R23 rośnie powoli, korzystając ze sztucznego oświetlenia. Planuję wprowadzić minimalne zmiany z zakresu badań i rozpocznę testy od próbki R24. Wszystko idzie zbyt wolno. Jeśli nic się nie zmieni, umrę z głodu, zanim znajdę rozwiązanie. Gdyby tylko Giddon tu był. On rozpracował hodowlę roślin w kosmosie. Niestety jego notatki są zbyt pobieżne. Nie mogę z nich otworzyć procesu. Cóż, moja praca nabiera coraz większego znaczenia. Badania nakierowane na podbijanie kosmosu mają nam teraz pomóc przeżyć w rzeczywistości po uderzeniu komety w znacznie obniżonej temperaturze i całkowicie ciemnym niebem. Podczas obchodu zauważyłem zmiany w próbkach. Woda okazała się skażona. Już miałem je wyrzucić, kiedy zauważyłem zmiany, jakie zaszły w roślinach. Wyglądają na całkowicie zregenerowane. Będę monitorował ich stan. 62 dzień po katastrofie. Rośliny mutują w niesamowitym tempie. Cokolwiek było w tej wodzie, niczym nie przypomina żadnej znanej mi substancji. Należy dokładnie zbadać to, z czym mamy do czynienia. Alex, kolego. To był Alex. Czekaj, czego szukałem? Rzadka choroba, naturalny rozwój, dobra. Rzadka choroba, naturalny rozwój. Czy to jest w alfabecie? Tak. Naturalny. To już tutaj nie ma. Rzadka choroba. W księgach też tego nie ma. Tutaj też nie.
rzadkie, nie. Dobra, wiadomości, to też nie. Bo to musi być tutaj. Ale w którym miejscu? Gdzie to jest dokładnie? Niczego nie próbuj. Niczego nie próbuję. Daj sobie spokój z tym skradaniem się, widzę cię. A nie. Wcale mnie nie widzisz. Dobra, tu nic nie ma. Nic jest, tu po tobie. Jest najlepiej będzie jak choroba. Sobie pójdziesz. Dobra. Mamy jedną rzecz. Musimy też drugą wziąć. Gdzie jest ta druga rzecz? No ona jest... Co tu? Hej! O, tutaj. Kuracja nasz... Nie, cicho, cicho, Jax. Ja już wiem, gdzie jest ta druga. Znaczy chyba. Ale dobra, jedną już mamy. Jedną już mamy. O, jeśli coś zginie, zauważ. Kuracja na szarą śmierć. Książka z instrukcjami, w jaki sposób przyrządzić lekarstwo na tę chorobę, używając gazowego ziela i szklanki kapusty. Teraz potrzebuję jedynie książki o roślinach, która da mi wskazówki, gdzie szukać tych składników. Dobra. Zajebiście. Możemy spokojnie przeczytać, tylko trochę wejdźmy do... Książka o roślinach Magellana. ...zwyczajniejszego sektoru. ...i budowie oraz czasie i miejscu występowania. Może właśnie tego mi potrzeba? Gazowe ziele rośnie najczęściej w cienistych, silnie zarośniętych dolinach. A jeśli chodzi o szarą kapustę, zwykle można ją znaleźć na pokrytych trawą wzgórzach. No dobra, teraz już wiem, gdzie szukać składników. Oto składniki. Ale żeby przyrządzić lekarstwo, trzeba ręki wyspecjalizowanego uzdrowiciela. Dobra, co nam zadania mówią? Muszę znaleźć kogoś, kto przygotuje lekarstwo dla Zołzy. Osoba posiadająca odpowiednie umiejętności w forcie, ten co produkuje narkotyki, chociaż on trochę jest niepewny. A Goliet? To tam taki jest. W cienistych, silnie zarośniętych dolinach. Warto poszukać Dolinie Edanu, prawda? Znajdź jedynie na pogórze... Oj, przepraszam. Na pogórzu Abessy, dobra. A ja mogę sobie przeczytać te książki tak samodzielnie. Czy tylko z raportu Jaxa. Rzadka choroba. Szara śmierć bardzo szybko rozprzestrzenia się pośród ludzi, którzy przeżyli uderzenie komety. W przypadku niepodjęcia leczenia dochodzi do powolnego zwyrodnienia, które w 99% przypadków kończy się śmiercią. Do objawów zalicza się podrażnienie, silne bóle i nawracające zawroty głowy. Leczenie zakłada przyjmowanie gazowego ziela i szarej kapusty doustnie. Okej, czyli to jest coś nowego, co się pojawiło po uderzeniu. Rośnie najczęściej w cieni z tych silnie zarośniętych dolinach. Dobra. Co? To już wiemy, co będziemy robić w przyszłym odcinku, także do zobaczenia. Będziemy szukać kapusty i tego ziela. I spróbujemy uratować Zołzę. Także Zołza, trzymaj się. My widzimy się w następnym odcinku. Na razie.